Przed nami zadanie z naszego portalu. Polega ono na tym, żeby tutaj na podstawie wykresu funkcji uzupełnić pewne zdania, tutaj albo wybierając właściwą odpowiedź, albo wpisując ją w miejsce tutaj. Więc to jest wykres naszej funkcji, prawda? Tutaj ta niebieska linia. No i dobrze, i pierwsze zdanie jest takie. Początkowo wraz ze wzrostem x, y, i tu mamy do wyboru, zwiększa się, maleje, pozostaje taka sama. No to popatrzmy, na początku, czyli tutaj zaczynamy, no pewnie na początku znaczy od x równego 0, patrzymy, x wzrasta, y się nie zmienia, prawda? Tutaj wykres tej funkcji jest stały na początku, to jest y jest równe 0, czyli na początku to jest funkcja stała, czyli y się nie zmienia, pozostaje takie samo. Następnie nachylenie wykresu funkcji jest równe, i tu musimy napisać, ile jest równe, dla x-ów pomiędzy 3 i 5. Czyli patrzymy, na początku funkcja jest stała i następnie tutaj widzimy fragment prostej pomiędzy 3 a 5, prawda? Wykres tej funkcji jest odcinkiem. No i jest pytanie o nachylenie, czy też inaczej współczynnik kierunkowy tej prostej. A więc jak tutaj liczymy? No patrzymy tak. Patrzymy, jak poruszymy się o x1 w prawo, to y wydaje się, że wzrósł o 2. Podobnie tutaj, prawda? O 1 w prawo, 2 do góry, czy też razem 2 w prawo, 4 do góry. No to współczynnik kierunkowy, prawda, to jest stosunek zmiany y do zmiany x, czyli tutaj będzie 2. Czyli ten współczynnik kierunkowy, czy też nachylenie tej prostej jest 2. Dobrze, i dalej. No widzimy następnie, po tym jest tak, nachylenie wykresu jest równe, i tu znowu mamy wpisać ile, dla x-ów pomiędzy 5 i 9. Czyli widzimy, jak tutaj począwszy od 5 do 9, wykres funkcji się zmienia, jest znowu linią, fragmentem linii prostej. No tym razem opada. No i co, i teraz współczynnik kierunkowy wobec tego będzie ujemny. No i teraz wygląda na to, że co, że 1 w prawo, 1 do dołu, 1 w prawo, 1 do dołu, czyli ten współczynnik kierunkowy, zmiana y przez zmianę x, teraz będzie minus 1, prawda? Widzimy, że tutaj x przyrósł o 4 od 5 do 9, a y zmalał od 4 do 0, prawda? Czyli przyrost y dzielony przez przyrost x jest minus 1. No i wreszcie pytanie jest, największą wartością y jest, i tu mamy uzupełnić ile, i to jest dla x równego, i tutaj musimy wpisać, ile jest ten x. No to popatrzmy, no, największa wartość tej funkcji jest oczywiście tutaj, w tym czubku, w tym wierzchołku tego trójkąta, no to y jest równe 4 maksymalnie. No a x jaki? No to patrzymy, jakiemu x-owi to odpowiada. Odpowiada to x-owi równemu 5. Dobrze. I to są wszystkie pytania. No to sprawdźmy jeszcze, sprawdźmy naszą odpowiedź. Wspaniale. I jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu, zdobywania punktów i odznak.